przepisy.jolicom. Cześć! Prosiliście o więcej ciast bezpieczenia, dlatego dzisiaj mam dla Was pyszne, szybkie ciasto bezpieczenia i do tego z moim ukochanym rabarbarem. Zapraszam! Przygotujemy tartę z budyniem i karmelizowanym rabarbarem. 250 g herbatników maślanych przekładam do blendera i miksuję na okruchy. Do 35 g masła roztapiam. Rozpuszczone masło mieszam z pokruszonymi herbatnikami. Następnie przekładam masę ciasteczkową do formy o średnicy 25 cm i dociskam do boków i dna. Formę z ciasteczkowym spodem wkładam do lodówki na czas przygotowania nadzienia. Teraz przygotujemy budyń. Do rondla wlewam 250 ml mleka. Dodaję 100 g masła i odstawiam na płytę do zagotowania. Do miski wlewam 250 ml mleka. Dodaję budyń waniliowy bez cukru, 1 łyżkę mąki pszennej, 50 g cukru. Mieszam i wlewam na gotujące się mleko z masłem. Gotuję do otrzymania gęstego budyniu. Na patelnię wlewam 100 ml wody, dodaję 4 łyżki cukru waniliowego i zagotowuję. Gdy cukier zacznie się karmelizować, dodaję pokrojony rabarbar i podsmażam do miękkości. Na schłodzony ciasteczkowy spód wykładam przestudzony budyń. Na budyniu układam skarmelizowany rabarbar. Ciasto wstawiam do lodówki na 2-3 godziny. Nasza tarta z rabarbarem jest już gotowa. Mam nadzieję, że Was zachęciłam do jej przygotowania. Do zobaczenia, pa! Przed podaniem posypuję tartę cukrem pudrem z dodatkiem cynamonu. Przepisy.jolicom. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału.